Top 10 miejsc do zobaczenia na ziemi osoblaskiej. Osoblasko, czyli tłumacząc na polski ziemia osobłoska, to niewielki region na pograniczu polsko-czeskim, którego główną miejscowością jest Osoblacha, leżąca nad rzeką o tej samej nazwie. Region ten jest bardzo atrakcyjny turystycznie ze względu na liczne trasy rowerowe, zamki i urokliwe wioski z kościółkami. Miejsce 10. Janów. W zachodniej części ziemi osoblaskiej, przy drodze prowadzącej do Zlatych Chor, znajduje się małe, niepozorne miasteczko Janów, zamieszkiwane przez zaledwie 300 osób. Dawno temu był to znany ośrodek wydobycia srebra, a jeszcze przed wojną populacja miasteczka była czterokrotnie wyższa niż obecnie. Nie ma tu może imponujących zabytków, ale trzeba przyznać, że jest tu po prostu bardzo ładnie. Miejsce 9. Pałac w Jędrzichowie. W leżącej na zachodzie ziemi osoblaskiej wiosce Jędrzichów znajduje się barokowy pałac XVII wieku. Niestety do środka nie można wchodzić, jednak dla turystów udostępniony jest park, w którym można zobaczyć wiele zabytkowych figur przedstawiających chociażby Friedricha Schillera czy świętego Huberta. Naprzeciwko pałacu stoi również kolumna maryjna. Miejsce 8. Jaskinia Matejowicka. W lesie pomiędzy Rusinem a Matejowicami znajduje się niewielka jaskinia pseudokrasowa, o której istnieniu wie stosunkowo niewiele osób. Do jaskini można przedostać się przez sztucznie utworzone wejście, jednak samo dojście tam jest całkiem niezłym wyzwaniem. Obok jaskini znajduje się miejsce ogniskowe i ściana skalna. Miejsce 7. Dziewczych Rad. W wiosce Dziewczych Rad znajduje się imponujący zamek z czterema wieżami. Można go zwiedzać w weekendy od 10 do 16. Niestety większa część pomieszczeń jest pusta. Poza zamkiem w wiosce warto odwiedzić także rezerwat przyrody Oblak i wzniesienie Dubowec z pozostałościami kościoła pielgrzymkowego i pięknym widokiem na polski Śląsk. Miejsce 6. Osoblacha. Przy granicy polsko-czeskiej znajduje się największa miejscowość w regionie, czyli Osoblacha. Choć większość zabytków została zniszczona podczas działań wojennych, wciąż możemy tu obejrzeć chociażby zabytkowy cmentarz żydowski, kościół świętego Mikołaja, sowieckie działo, główny plac miasta z charakterystyczną rzeźbą, czy park z pomnikiem wojennym, basenem i polem namiotowym. Osoblacha jest świetną bazą wypadową na rowerowe przejażdżki. Miejsce 5. Kolej wąskotorowa Tremeśna-Osoblacha. Ziemię osoblaską można podziwiać także z okien pociągu. Z Tremeśnej do Osoblachy prowadzi linia kolei wąskotorowej, którą jeżdżą zarówno mieszkańcy okolicy, jak i turyści. Bilet w jedną stronę kosztuje około 200 koron. Miejsce 4. Zamek w Sleskich Rudolticach. W miejscowości Sleskie Rudoltice w południowej części ziemi osoblaskiej można podziwiać XVI-wieczny renesansowy zamek. W wakacje jest on dostępny do zwiedzania z przewodnikiem, ale w ciągu całego roku można wejść do pięknych ogrodów i parku pałacowego. W czasach świetności w zamku gościł cesarz austriacki Józef II i francuski filozof Voltaire. Miejsce 3. Rusin. Nad małą przygraniczną wioską Rusin wznosi się wzgórze o nazwie Rusiński Kopiec. Na jego szczycie stoi biała kaplica wybudowana w miejscu dawnego kościoła pielgrzymkowego. Głównym inicjatorem budowy kaplicy był prałat Joseph Charbert, pochodzący z Chrozowej. Był on przyjacielem ze studiów papieża Benedykta XVI. Z wzgórza wznosi się piękny widok na całą ziemię osoblaską. Można dostrzec stamtąd również szczyt Pradziada czy wieżę widokową na granicznej górze. Miejsce to jest idealne na rowerowe przejażdżki z Gubczyc czy Osoblachy. Miejsce 2. Zamek Fulsztajn. W lesie opodal miejscowości Bohuszów znajdują się ruiny średniowiecznej twierdzy, która powstała w XIII wieku. Należała ona do rodziny Fulsztajnów władających tymi ziemiami. Niestety,
liczne oblężenia podczas wojny 30-letniej doprowadziły do zniszczenia zamku. Dziś możemy przechadzać się po rozległych ruinach, niedaleko których znajduje się również spory kemping i stawy rybne. Miejsce pierwsze. Liptań. Klejnotem ziemi osoblaskiej jest zamieszkiwana przez około 500 osób wioska Liptań, położona na przełęczy w zachodniej części regionu. W Liptaniu warto odwiedzić kilka miejsc. W wiosce znajduje się zabytkowy kościół, a także pomnik upamiętniający czeskich policjantów zamordowanych przez Niemców w 1938 roku. Główną atrakcją miejscowości jest szczyt Strażnica z wieżą widokową, a także głaz narzutowy Bludny Balwan. Przez Liptań przejeżdża również kolej wąskotorowa.